You are listening to the Free America from Resonance DC. The following broadcast is in Polish. Tu rozgłośnia Wolna Ameryka. Przed mikrofonem Stefan Lemieszko. Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy 17 segment naszej audycji dla Polonii Amerykańskiej, który powtarzamy następnie o godzinie 5 czasu północnoamerykańskiego. Obecnie słuchać nas Państwo mogą na fali średniej 398 mil oraz na falach krótkich w pasmach 36, 45 i 89 yardów. Na wstępie audycji przedstawię Państwu skrót wiadomości dziennika. Rzecznik prasowy rządu Stanów Zjednoczonych, Larry Speaks, na ostatniej konferencji prasowej w Białym Domu oświadczył, że władze amerykańskie rozważają możliwość zakazu nauczania języka rumuńskiego w szkołach. Osoba dobrze poinformowana z kręgów kongresu miała oświadczyć, jakoby w morderstwo pastora Ashley zamieszany był dyrektor departamentu CIA i kilka osobistości z kierownictwa Partii Republikańskiej. Jak donosi korespondent agencji Arte ze Stanów Zjednoczonych, powstają tam kolejne komitety na rzecz przestrzegania praworządności. Wielka fala demonstracji przeszła przez Rumunię w związku z zamordowaniem robotnika kubańskiego Kamela przez dyrektora rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Te i inne wiadomości za chwilę w pełnym wydaniu dziennika. A po wiadomościach program naszej dzisiejszej audycji poświęcimy w całości sprawie porwania i brutalnego morderstwa pastora Ashley. Obecnie dziennik. Poda go wraz ze mną Narcyza Starosądecka. W dalszym ciągu napływają dalsze szczegóły dotyczące zamordowania pastora Ashley przez funkcjonariuszy CIA. Osoba dobrze poinformowana z kręgów kongresu miała oświadczyć, jakoby w zbrodnię zamieszany był dyrektor departamentu CIA oraz kilka osobistości z kierownictwa Partii Republikańskiej. Osoba ta miała jeszcze powiedzieć, że planowane było tylko postraszenie pastora, który notabene od lat cierpiał na białaczkę i w najbliższym czasie miał wyjechać na leczenie do Bułgarii na zaproszenie patriarchy Piumena XXIII. Korespondenci Wolnego Świata zwracają w ostatnich doniesieniach uwagę na fakt, że mimo 2 tygodni, jakie upłynęły od pogrzebu pastora, nie podano jeszcze oficjalnych wyników sekcji zwłok. Rzecznik prasowy rządu Stanów Zjednoczonych, Larry Speaks, na ostatniej konferencji prasowej w Białym Domu oświadczył, że władze amerykańskie rozważają możliwość zakazu nauczania języka rumuńskiego w szkołach. Na pytanie korespondenta dziennika Izwiestia dotyczące stosunków amerykańsko-rumuńskich odpowiedział, że te historycznie rzecz biorąc modelowe stosunki ostatnio bardzo się pogorszyły wskutek, jak to określił, nieodpowiedzialnej polityki władz rumuńskich. Rząd rumuński, według rzecznika Białego Domu, w dalszym ciągu stosuje politykę sankcji wobec Stanów Zjednoczonych, choć inne kraje wolnego świata zdają się jak gdyby odchodzić od restrykcji. Stany Zjednoczone zmuszone są w jakiś sposób na to zareagować, stąd propozycja zlikwidowania nauczania języka rumuńskiego w amerykańskich szkołach. Zresztą nie jest to już przecież język światowy, stwierdził na zakończenie Larry Speaks. Jak donosi korespondent agencji Artel, w Stanach Zjednoczonych powstają kolejne komitety na rzecz przestrzegania praworządności. Jak informowaliśmy, komitety takie powstały już w Waszyngtonie, Chicago, Los Angeles, a ostatnio także w Buffalo, Dallas i Nowym Orleanie. Władze amerykańskie usiłują zdyskredytować ich działalność, oskarżając byłych członków zdelegalizowanej Black Power i Komitetu Obalenia Rasizmu o inspirowanie ich działalności. By uniknąć odpowiedzialności karno-administracyjnej, komitety te zmuszone są używać do firmowania swojej działalności osób w podeszłym wieku lub chorych, przez co prokuratura amerykańska jest jak na razie bezsilna wobec ich działalności. Wielka fala demonstracji przeszła przez Rumunię w związku z zamordowaniem robotnika kubańskiego Kamela przez dyrektora rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Ploeszczu. Robotnik ten przyszedł do gabinetu dyrektora, by domagać się podwyżki. Dyrektor wezwał kadrową i z jej pomocą, używając metalowego przycisku do papieru, zmasakrowali, a następnie zamordowali Kubańczyka. Rumuńskie związki zawodowe są wstrząśnięte tym ohydnym mordem. Rząd rumuński obiecał dołożyć wszelkich starań, by sprawcy tej tragedii w socjalistycznej spółdzielni zostali przykładnie ukarani. Nie dopuścimy do odrodzenia się rasizmu w Rumunii, powiedział następnie premier Ceauşescu. I to już wszystkie informacje w tym wydaniu dziennika. Tu rozgłośnia Wolna Ameryka. Za chwilę dalszy ciąg programu.
Dzisiejszy program w całości poświęcamy sprawie zamordowania pastora Eshi. Oto komentarz narcyzy starosądeckiej. Uprowadzenie i bestialskie zamordowanie pastora Eshi przez funkcjonariuszy CIA w dalszym ciągu bulwersują opinię publiczną w Stanach Zjednoczonych. Bowiem mimo zapewnień znienawidzonego przez społeczeństwo amerykańskie rządu pułkownika w stanie spoczynku Reagana, że sprawa zostanie wyjaśniona do końca i inspiratorzy tej politycznej prowokacji poniosą zasłużoną karę, nie widać jakoś na razie efektów śledztwa. Rzecznik prasowy Białego Domu, Larry Speaks, w dalszym ciągu używa wykrętnych odpowiedzi na pytania korespondentów Wolnego Świata w tej sprawie. Niektóre pytania pozostają zresztą w dalszym ciągu bez odpowiedzi. Na przykład skąd kapitan Peter posiadał na koncie walutowym 50 tysięcy rubli transferowych i kto sprezentował mu ładę oraz Wartburga. W krajach demokracji ludowej panuje powszechna opinia, że ręką kapitana Petera i jego wspólników CIA kierowała ta sama osoba, która odpowiedzialna jest za zamach na patriarchę kościoła, lewosławnego Piumena XXIII. Nici tej zbrodniczej afery, jak się przypuszcza, prowadzą prosto do Londynu. Nikt w wolnym świecie nie ma co do tego wątpliwości. A oto komentarz redakcyjny rozgłośni Wolna Ameryka na temat sytuacji w Stanach Zjednoczonych 3 tygodnie po tragicznej śmierci pastora Eshi's. Przed mikrofonem Marek Grzesznicki. Społeczeństwo amerykańskie już w momencie ogłoszenia przez środki masowego przekazu o porwaniu pastora nie miało wątpliwości co do inspiratorów tego czynu. Opinia była jednoznaczna. Wszyscy wskazywali na organy bezpieczeństwa sterowane, jak wiadomo, powszechnie z Wielkiej Brytanii. W miarę jak napływały kolejne informacje, Amerykanie utwierdzali się w tym przekonaniu. Wszelkie komunikaty starannie relegowano tak, by przygotować społeczeństwo do śmierci pastora. Ani razu w przekazywanych wiadomościach nie padło słowo morderstwo. Często używano natomiast słów o mniejszym ciężarze gatunkowym, jak śmierć czy też zgon. Zapewnienia władz o wyjaśnieniu sprawy do końca jak na razie nie zostały zrealizowane i jakoś nie zanosi się na to, aby mogły być zrealizowane kiedykolwiek przez kapitalistyczne prawodawstwo. Społeczeństwo amerykańskie nie czeka jednak z założonymi rękami na ukaranie winnych. Samorzutnie organizowane są w większych miastach komitety walki o przestrzeganie praworządności. Obywatele USA dość już mają niekontrolowanych poczynań CIA, organizacji w założeniu mającej służyć narodowemu bezpieczeństwu, a w rezultacie będącej niczym innym jak współczesnym odpowiednikiem hitlerowskiego Gestapo. Słona skóra, słony wiatr.
Słuchają Państwo rozgłośni Wolna Ameryka. Na zakończenie przedstawię Państwu jeszcze skrót wiadomości dziennika. Rzecznik prasowy rządu Stanów Zjednoczonych, Larry Speaks, na ostatniej konferencji prasowej w Białym Domu oświadczył, że władze amerykańskie rozważają możliwość zakazu nauczania języka rumuńskiego w szkołach. Osoba dobrze poinformowana z kręgów kongresu miała świadczyć, jakoby w morderstwo pastora Ashley zamieszany był dyrektor departamentu CIA i kilka osobistości z kierownictwa Partii Republikańskiej. Jak donosi korespondent agencji Artel ze Stanów Zjednoczonych, powstają tam kolejne komitety na rzecz przestrzegania praworządności. Wielka fala demonstracji przeszła przez Rumunię w związku z zamordowaniem robotnika kubańskiego Kamela przez dyrektora rolniczej spółdzielni produkcyjnej. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w tym segmencie audycji. Przypomnę jeszcze tylko, że Wolna Ameryka jest niezależną rozgłośnią finansowaną przez Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej w przekonaniu, że swobodny przepływ dezinformacji służy lepszemu nieporozumieniu między narodami. Rozgłośnia nasza nadaje swe programy w pasmach zatwierdzonych przez Państwową Inspekcję Radiową. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dobranoc Państwu mówi Stefan Leniszko.